Podopieczni Babson Gold Teamu w Bielawie wrócili z laurami z kolejnych zawodów. Tym razem podczas gali amatorskiej Ligi MMA w Obornikach Śląskich o Puchar Dolnego Śląska Alma 57 Oskar Czop oraz Marcin Wojtal stanęli na podium. Miło mi poinformować, że wróciliśmy właśnie z 57 edycji amatorskiej Ligi MMA, gdzie zdobyliśmy złoty medal i brązowy medal w kategorii senior. Udało mi się tam wywalczyć złoty medal. Miałem 3 walki, 2 wygrałem przed czasem, 1 na punkty. Czy to był twój pierwszy złoty medal, czy jakie masz osiągnięcia ogólnie? Ogólnie startowałem w jiu-jitsu, ale startowałem też raz na amatorskiej lidze MMA w grudniu. Wtedy startowałem jeszcze jako junior, ale niestety podniosłem porażkę, która właśnie przyczyniła się do tego, że teraz zdobyłem złoto. Poziom był wysoki, ale dzięki temu, że trener Sławek, trener Adrian i trener Robert mnie tak przygotowali do tych zawodów, to poszło mi dość łatwo. Aż sam się zdziwiłem, że tak mi łatwo poszło. To były moje pierwsze zawody w kategorii senior, ponieważ teraz ukończyłem 6 marca 18 lat i stwierdziłem, że nie będę już startował w juniorach, tylko chcę iść krok dalej i będę bił się w seniorach. No i jak widać, udało się, ale akurat na tej Almie byłem najmłodszym zawodnikiem swojej kategorii wagowej. Sprawnie poszło, powiem tak, Oskar Czop to taki nasz młody, super zapowiadający się zawodnik, jeszcze niedawno był juniorem, to była jego pierwsza walka w seniorach, także chwała mu za to. Taki młody wilczek, który stał się już, staje się, można powiedzieć, wilkiem. Przede wszystkim ta wiara, że uwierzył w siebie, nie? Dała mu to zwycięstwo, bo on umiejętności już ma, bo on już z nami już jest tak naprawdę długo. Nie? Równie dobrze zaprezentował się także drugi podopieczny Babson Gold Teamu, Marcin Wojtal, dla którego były to pierwsze zawody. No te zawody były pierwszymi moimi zawodami, na jakich startowałem. Głównie moją pierwszą dyscypliną, jaką zacząłem trenować sztuki walki, to była stójka u Roberta Lubocha i Adriana Krolaka. Później zacząłem jeszcze chodzić tutaj do Sławka, do Babson Gold Team. No i te treningi, jak widać, zaowocowały, ponieważ bardziej nastawiałem się tutaj na stójkę w tych moich walkach, a wyszło tak, że skończyłem przez poddania to, co się nauczyłem tutaj. No to jest walka, wychodzi różnie, raz wychodzi tak, raz wychodzi inaczej po prostu. I na tych zawodach zdobyłem 3. miejsce, także uważam, że jak na początek to bardzo fajnie. Babson Gold Team to przede wszystkim jiu-jitsu, gdzie walki głównie prowadzone są w parterze. Jednak trenerzy przekazują również młodym zawodnikom techniki walki w tak zwanej stójce, która jest charakterystyczna dla MMA. Mamy tych dwóch trenerów ze stójki, którzy są cały czas z nami blisko klubu i ta stójka dlatego cały czas jest. Dlatego myślę, że dzięki nam wszystkim, naprawdę będzie jeszcze ona głośno i mamy młodzież, która naprawdę może coś osiągnąć. No niedawno żeśmy trenowali tam z Robertem Lubochem niezależnie, ale ze względu na to, że znamy się z Sławkiem dosyć długo, jakieś 25 lat, także przeszliśmy po prostu tutaj. Tworzymy jeden klub teraz po prostu. To coś to widać już po pierwszych dwóch treningach. Czy ktoś ma tą koordynację, czy po prostu czuje to, co robi, nie? A oni to czują. Są chłopcy, którzy naprawdę to czują. Tak samo jak Oskar, zobaczycie jego walkę, już ma ten ruch, już ma te zachowania takiego rutynowanego zawodnika, gdzie można powiedzieć stawia pierwsze kroki, nie? Ale to daje właśnie to, że tej pewności siebie nabrał nie przez to, że jest zarozumiały, tylko że coś już potrafi i chce i zaczyna wierzyć w to, co umie. Na treningi na salę zapaśniczą przy ulicy Waryńskiego w Bielawie przychodzi każdorazowo kilkadziesiąt osób. Aby trenować, wystarczy mieć chęć do ciężkiej pracy, dużo motywacji oraz serce do walki, a także odpowiednie warunki do treningu. Przez to, że ta dyscyplina w ostatnim czasie czy w ostatnich latach zrobiła się taka modna, przede wszystkim, bo ludzie docenili tą dyscyplinę, widzą, że jest skuteczna. Tej młodzieży, to widać u nas, że tej młodzieży przybywa coraz więcej, że część, można powiedzieć, te słabsze ogniwa wykruszają się, ale te słabsze ogniwa zastępuje za chwilę ktoś, kto dochodzi i nawet doszliśmy do wniosku, że musimy salę powiększyć i wspólnie z zarządem Zapaśniczego Klubu Sportowego Bielawianka doszliśmy do wniosku, że tą starą siłownię, którą mam właśnie za plecami, przeniesiemy do pomieszczenia, które było do tej pory niewykorzystane i teraz właśnie dzięki uprzejmości, dzięki pomocy też
Tomka Babiarza z firmy Chris Boot, który pomaga nam w wolnym czasie i przyjeżdża tutaj, robi to w takim, można powiedzieć, czynie spółdzielczym, bo nie chce od nas pieniędzy, docenia to, co tu robimy i pomaga nam. Obserwując właśnie treningi zauważył, w sumie Sławek zauważył, że tu jest mało miejsca i zdecydował przenieść tą siłownię do tamtego nieużywanego pomieszczenia, rozbudować tutaj tą powierzchnię maty, przenieść trochę dalej, żeby było więcej miejsca. Z tego względu, że coraz więcej osób tutaj przychodzi. Na razie żeśmy zaczęli robić podłogę, jeszcze trzeba by było jakieś lamperie, płyty położyć, pomalować. Części siłowni tam by trzeba było zamocować, myślę, że jakieś 6-7 dni. Tak w 5 chłopaków to myślę, że będzie tutaj zrobione. No nie, sam tutaj czasami przychodzę, że mogę tylko w taki sposób pomóc, że tam daję chłopaków, żeby coś wyremontowali, no to myślę, że to tyle z mojej strony. Ale dał dobrze.